program po godzinach. Adam, to jest witam bardzo serdecznie. Dziś obok mnie w studiu Paweł Kobyliński, poseł na Sejm RP. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, spotykamy się po bardzo intensywnym weekendzie, można tak powiedzieć. Kilka dni temu odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, jak również ważne zmiany zaszły, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską. W zasadzie już teraz, i to do tego dojdziemy, czy na dłużej, czy na razie tylko teraz, możemy mówić o koalicji europejskiej. To ja pytam, skąd pomysł, żeby tak szeroką koalicję stworzyć specjalnie na wybory do Europarlamentu, które, jak już wiemy, będą 26 maja? Panie redaktorze, Koalicja Europejska to jest zbiór środowisk, zbiór partii politycznych, zbiór ruchów, które są proeuropejskie, które chcą jeszcze większego zakorzenienia Polski w Unii Europejskiej, które są zdecydowanie przeciwne tak zwanemu koncepcji polexitu, które chcą Polski silnej w Unii, które są zdolne do konsensusu i mają dobry program na to, żeby Polska znowu wróciła do tego mainstreamu Unii Europejskiej. To jest przede wszystkim spoiwo tych partii, bo trzeba pamiętać, że te wybory są wyborami, tak jak wcześniej mówiliśmy, do Parlamentu Europejskiego, czyli tam będziemy mieli swoich przedstawicieli w Europie i nie można mieszać rzeczy wewnętrznej polityki, czyli na przykład wewnętrznych pakietów, czy to socjalnych, prawdopodobnie do których zaraz dojdziemy, z wyborami do Europarlamentu, bo to nie ma nic wspólnego ze sobą. Oczywiście, natomiast zapowiedzi, jeśli chodzi o Koalicję Europejską, zresztą pan też wspomniał przed chwilą, że są przeciwko polexitowi. No to rozumiem, że ktoś jednak jest za tym polexitem. No, panie redaktorze, ja myślę, że jednak wypychanie takie powolne Polski z Unii Europejskiej no następuje. Jesteśmy coraz bardziej skonfliktowani z różnymi krajami. To jest oczywiście oś sporu między głównymi nurtami sił politycznych. Wydaje mi się, że my powinniśmy iść w stronę właśnie Unii Europejskiej, w stronę również strefy euro docelowo. No, natomiast póki co partia rządząca jest przeciwna temu i nie chcę Polski zakorzenionej w Unii. Jestem o tym święcie przekonany i uważam, że jednak to jest zły kierunek. My powinniśmy być silni w Europie, ale nie silni tupując nogą i krzycząc, tylko silni umiejąc załatwiać nasze interesy. A to są dwie różne sprawy. To w jakich obszarach chciałaby walczyć koalicja o te interesy już po, zakładając sukces w wyborach? Panie redaktorze, przede wszystkim to jest moim zdaniem wejście Polski do strefy euro, aczkolwiek to jest oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, pewna część domeny wewnętrznej, ale to jest również chociażby walka o polskich przedsiębiorstw, o równe traktowanie polskich przedsiębiorstw, bo trzeba pamiętać, że teraz mieliśmy cały szereg niekorzystnych decyzji dla Polski, jeśli chodzi o pozycję polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. To jest walka również o na przykład o jakość produktów, żeby była ta sama w Unii Europejskiej, w tak zwanej starej zachodniej i u nas to jest akurat temat mi bardzo bliski, bo nim się zajmuję osobiście już od dłuższego czasu. I to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, kwestia otwartości Polski na świat, otwartości Polski na Unię. To jest nasze być albo nie być, moim zdaniem, i również bezpieczeństwo. Również ze względu na to być albo nie być, że zapowiedzi, jeśli chodzi o fundusze europejskie, o różnego rodzaju programy, według tych zapowiedzi w ogóle budżet europejski przeznaczony na te środki ma być mniejszy lub może być zdecydowanie mniejszy. No właśnie, trzeba pamiętać, że poprzednie koalicje wynegocjowały dość dobre dla nas fundusze europejskie, które były jednym z największych w historii. Te pieniądze cały czas nam są potrzebne, cały czas nam potrzebne są na inwestycje i taka dobra znajomość realiów europejskich, dobra znajomość również osobista ludzi, którzy tam są, może sprawić to, że będziemy mieli tych pieniędzy dalej tak szeroki strumień, jak mamy. Jeśli będziemy cały czas się konfliktować z Unią, obrażać, odwracać plecami, grozić, robić wewnętrzne wolty, no to może się to skończyć tak jak dla Wielkiej Brytanii, czyli po prostu brexitem. Temu jestem zdecydowanie przeciw. To powiedzmy teraz, jeśli już wiadomo, kto w takim razie z Koalicji Europejskiej w naszym województwie miałby walczyć o to wszystko, o czym przed chwilą pan mówił. No jeszcze listy, panie redaktorze, nie są do końca, że tak powiem, dopięte. Natomiast prawdopodobnie liderem tej listy będzie, jak zawsze, pan premier Jerzy Buzek. Pana osoba skromna? Ja nie ukrywam, że jeśli będzie taka szansa, to chciałbym wystartować w tych wyborach. Uważam, że każde wybory warto w nich startować, żeby się poddać ocenie wyborców. Jeśli będzie taka szansa, to chciałbym z niej skorzystać.
To teraz wróćmy na nasze podwórko, choć trzymamy się wyborów. Mówiliśmy na początku o weekendzie burzliwym, o weekendzie intensywnym. Prawo i Sprawiedliwość w ten weekend również nie odpoczywało, ciężko pracowało. Efekty tych prac to piątka, pięć kolejnych obietnic, między innymi 500+ na każde dziecko, między innymi powrót połączeń autobusowych, między innymi dla emerytów tak zwana trzynastka wysokości minimalnej emerytury. Jak pan to skomentuje? To tylko i wyłącznie obietnice na wybory, czy to ciąg dalszy? Panie redaktorze, no tak jak wcześniej wspomniałem, to są obietnice, które mają się nijak do wyborów europejskich. To są rzeczy, które mogą być załatwione tutaj w kraju na miejscu. Natomiast trzeba pamiętać, że no jest to typowa kiełbasa wyborcza, przynajmniej na tą chwilę tak to oceniam. Z prostej przyczyny, jeśli cały czas w budżecie nie ma na świadczenia dla lekarzy, nie ma na nauczycieli, nie ma na inne aspekty, a nagle da się wyasygnować 30 miliardów złotych na dodatkowe programy socjalne, to oznacza, że coś tu jest nie tak i ktoś tutaj mija się z prawdą. Panie redaktorze, chociażby na gliwicką kardiologię brakuje 9 milionów złotych. No czym jest te 9 milionów w stosunku do 30 miliardów? No to są pieniądze, czy nie ma? To są rzeczy, o które trzeba w takim razie pytać i prawdopodobnie grupy społeczne wyjdą na ulicę i upomną się o swoje. A jak do tego ma się kolejna, nie wiem czy obietnica, bo nie wiem czy można to nazwać obietnicą, zapowiedź zmian, jakie proponuje Wiosna Roberta Biedronia i no ten najsłynniejszy już w naszym województwie postulat zamykania kopalń do 2035 roku. Znaczy, panie redaktorze, ja myślę, że ktoś, kto mówi o zamykaniu kopalń i jednocześnie mówi tutaj o walce ze smogiem, troszkę mija się z prawdą. Znaczy, zamykanie kopalń i walka ze smogiem ma się do siebie nijak. Trzeba pamiętać, że przede wszystkim smog bierze się z palenia śmieciami, rzeczami złych, węglem bardzo złej jakości, a nasze kopalnie często są nowoczesne. Chociażby tak tutaj Jastrzębska Spółka Węglowa. Nie wolno takich rzeczy mówić jednym tchem. Przecież węgiel to nie tylko opał, ale to również wkład do stali, etc. W związku z tym mówienie o tym jest moim zdaniem skrajnie nieodpowiedzialne. Jednocześnie jest wpychaniem naszej energetyki i nas wszystkich w objęcia importu z Rosji. Nikt nie mówi w tym samym momencie o transformacji energetyki, a my przecież cały czas tą energetykę mamy opartą na energii pochodzenia węglowego, a to są setki miliardów złotych, więc postulat, że to będzie nas kosztować 35 miliardów, nie wiem skąd się wziął, to jest wyssane z palca. My musimy tutaj bronić naszych interesów. Oczywiście odnawialne źródła energii trzeba rozwijać, trzeba w nie inwestować, bo to jest przyszłość, ale nie można niszczyć naszej gospodarki tutaj śląskiej. To na sam koniec pytanie, które mam nadzieję jakoś złączy klamrą całą naszą rozmowę. A jak się ma węgiel do Unii Europejskiej? Słyszymy nieraz o tym, że Unia raczej może nie wymusza, ale skłania kraje członkowskie do tego, aby jednak z tym węglem trochę mniej miały wspólnego niż do tej pory, a Polska tutaj jest jednak jednym z czołowych tych producentów. I pytanie, czy w takim razie idąc po wyborach do Parlamentu Europejskiego jest jakiś pomysł na to, aby pogodzić interesy Unii, jeśli chodzi o dekarbonizację i Polski, jeśli chodzi o naszą gospodarkę, naszą energetykę? Panie redaktorze, co do zasady, wydaje mi się, że wszyscy są zgodni, że energetykę trzeba w końcu w Polsce zmienić. Ale to jest proces, który będzie rozłożony na kilkadziesiąt lat z prostej przyczyny. Nie mamy na tyle środków, żeby zmienić ją w szybkim okresie. Nikt nam tych środków nie da. Zresztą Polska o nic nie prosi na kolanach, tylko raczej sami wypracowujemy to nasze bogactwo. Natomiast, panie redaktorze, trzeba pamiętać o tym, że cały czas zalewa nas import węgla z Rosji. I to jest między innymi coś, o czym powinniśmy walczyć w Unii Europejskiej, żeby wprowadzić w końcu embargo na import tego węgla zza wschodniej granicy, bo trzeba pamiętać, że ten węgiel również często pochodzi z okupowanej Ukrainy, a każda złotówka, która jest dawana za ten węgiel, to jest de facto pieniądz w ręce Putina i w ręce tych wszystkich, którzy są de facto źle nastawieni do Polski. Więc to jest to, o czym powinniśmy walczyć w Unii.
i spokojnie transformować naszą energetykę, ale nie możemy dać sobie narzucić żadnych sztywnych limitów, na przykład daty, kiedy mamy zmienić naszą energetykę, bo to musi zależeć od nas, od naszej zasobności portfela i od naszej możliwości. Paweł Kobyliński, poseł na Sejm RP-u. Moim i Państwa gościem. Dziękuję ślicznie za spotkanie, a Państwa zapraszam na kolejne wydanie programu.